Ale pojebany czołg, dlatego brytyjski. I ten wsteczny. Wow, wsteczny. Jeden z nielicznych czołgów, które mają wsteczny. Wow, załoga musiała czuć się dumna, że mają 11 wstecznego. Nie, mi się zdaje, że ten w Wielkiej Brytanii nie umieli parkować, więc wiesz, ograniczyli do 4 km, nie? Jak taki Johnny rusza na wstecznym, taraduje wszystko, co ma za sobą. Chyba się porozumiemy. A później jak już się nauczyli na Churchillach cofać i tak dalej, to wtedy dali do Carnivona taki lepszy wsteczny. A do tej pory wyjechałeś im na mordę, ale jednak chciałeś się cofnąć, to musiałeś jechać dalej do przodu. No ej, ale to było dobre, bo nie mogę się uciec z pola walki. Jasne, to obrót i jazda. Never surrender, nie? No może, ale taki czas to już miał potężny wsteczny albo helper. Nie, Amerykanie ale mieli dobry wsteczny. Niemcy na początku mieli trochę zrypany. Rosjanie to już tym Rosjanie, bardziej Rosjanie to opatentowali najszybciej chyba. Nie wiem właśnie, Ferdek ma 30 stecznego, ale Is tylko szybko się zbiera, bo 16 od razu łapie. Co tam jeszcze? No to chyba tyle. Isu jeszcze, wiadomo, podwozie Isa. Tutaj w ogóle wszystko ma dobry wsteczny. Po ruskich tak. Ameryki tym samym. Ta M10 to już czuć, że to jest co nieco brytyjskiego. Co nieco Brytole włożyli do tego projektu. Może tak, ale i tak dobre. 4 do tyłu, nie, to jest moc. Ja nie wiem co z tym robić, wiesz, z tym wstecznym, no to wiesz. Ja mogę na jednym wstecznym mogę całą mapę objechać. W ciągu 2 lat chyba. Oho, Chinu, no fajnie. Oho. Patrz tam wprost. Bum. Ładnie. Serio on ci na wprost na mordę wyjechał. Really? No bokiem, tak się ustawi trochę. Co za ty? Tam coś jeszcze jedzie. Ja tutaj będę kampił przez płotek, jakby coś tu miało bokiem jechać. O, jedzie. O nie! Dostałem, help me. A nie. Tam jest headset. Gdzie? Cholera to ma jest. Kurde, jest takie małe, nie zauważyłem. Nie. Prawie a dobra, co ja mogę wziąć? F6F-a, Mustanga, PBJ-ka albo M10-kę. Jak myślisz, pomóc ci tam, czy może samolot wezmę? Nie wiem, co uważasz. Ja ci tylko powiem, że oni już mają pelotkę jakąś. Bo w nią przywaliłem w ogóle w silnika, a zabiłem komandera i loadera. Czy to jest taki samochód z działem u góry? Tak. To nie jest pelotka. Ale nie. To jest pelotka. Ale japońska? O kurde, nie, niemiecka. Właśnie wyjeżdża na mnie. A czekaj, to może być ten 37. Ten pierwszy, to jest ten pierwszy. SDK, FZ, tam. No to jest tego, SDK, FZ to jest ten 37, więc uważaj. On cię pobrzmi. Naprawdę może pogromić. Wiem. On mi chyba chce plecy zrobić. O, lagusta zabij. O, kurde. Aha. Ja mam 4 bomby. Także uwaga, będzie bombardowanie. Ale chyba nowy. Target on damage, serio. On też mnie nie może przebić. A ja przebić mnie nie może. Ja także polecam uważać, bo ja ten no. Wiesz, to. Japoński. Uhu! Jezu! Jak ja to zrobiłem! Stary! Sztuk koło mnie przejeżdża i mnie nie widzi ślepy. Jak szybko zrobić 3 kile, stary! Ale ja ty cały spocony jestem, ręka mi się tak pochodzi, że aż się boję tutaj gdziekolwiek jechać zaraz. A ja muszę zrzucić plecy mam. Plecy mam. Obracaj się tą M10. Bo... A ja mam brudny ekran i myślałem, że ty za mną leci. Nie. No najgorzej, nie? Aha, to jest Cheeto, nie? Fajnie. Nie ma tak Cheeto na plecy. Cioto leci. Cioto. O, bokiem do mnie. Krytak. Kryt. Teraz mu poprawię. Nie obraca do mnie wieży. Dobra, target destroyed. A co ja tam mam? Coś, jakiś pojazd, ja mam 20 do 70.
piątki to na. Ale mi nikt pleców nie chce osłaniać, my mamy. O bon samolocie! Kupa szoka! Nie pozwolę sobie! Gdzie ty jesteś, śmieciu? Halo? Podobnie było? Nie, mówię do pokerulfa, ta śmieć do mnie strzela. Jony, halo? Gdzie ty sypie jesteś? Adam. Ja się boję gdzie tukolwiek ruszyć, bo zaraz to nie dostanę. Oho. Jak ten gościu go tam widział, to ja nie mam pojęcia. To serwer nie odpowiada, jak? O co chodzi? Czyli ludzie włączyli ci internet. Znaczy się, no nie, bo... To byś ze mną nie gadał. Ale pewnie... Ten, może ci zablokowali. Za dobrą bitwę miałeś. O. Aaaa, debil! Aaaa, debil! Na czołówę? Nie, pilot. No to wiem. Kocham te buta ludzkie, znaczy na tych erach dalej, już nie wiem, co? Mam pelotę, która może do ciebie walić, właśnie na nią będę wyjeżdżał. O ty jebana! Ty do mnie strzelasz, o nie. Nie, nie. Mam 75. O, to jest SDKFZ, nie? No ja jadę po niego luz. Jebać pelot! Aha. Taki, o jak onioł jeszcze narył, nie? Stary, rozbiłem się onioł, nie? Jakie jaja, Boże. Rozbiłem się o polotkę i dostałem. Critical hit. Dobra, następna bitwa. No i asysta, nie? Jakiś oczywiście frajer w ruskiej pelocie musiał mi podebrać tego STKFZ. Tam jeszcze coś było, nie? Dwie pelotki, przy tym, no. Czekaj. Gdzie ty jesteś? W budynku. Tam po prawej twojej powinien być taki odosobniony budynek, że tam pelotka stała. No to ja właśnie rozwaliłem. A co w sensie, okay. No, podebrał mi ten kościół rosyjski. Kurde, Hetzer tu jest! No, zaraz wiem go. Nie mogę go przebić. Aha, on też mnie nie przebił, lol. No to celuj jak najmniej. Objeżdżam go, stary! Aha, dostałem od nie wiem kogo. Aha, no to po. Pelota. No, ty. Nie, PZ3J. Co? Z czego on mnie przebił? Aha. On akurat strzelił jeszcze i pelota jeszcze we mnie waliła. Dobra, biorę korsarza walić. Ja wziąłem na was siebie dziesiątkę. Nie widziałem tego Hetzera, totalnie. Byłem ślepy jak nie wiem co. Tak byłem ślepy, że połowy czołgów nie widziałem. Nie, bo tak to jest jak, patrz, bo... Później skupiasz się powiedzmy na dalekiej odległości, nie? Bo wiesz, że jesteś blisko spawnu, to patrzysz na daleko, nie? Nie patrzysz na blisko i właśnie to jest problem. Bo jak ja... Wtedy taki wpierdol od Hetzera. Nie, bo ja latam za często, wiesz, na samolotach, nie? I wtedy się patrzy na daleko, nie na blisko. A po drugie masz napisy, a tutaj już... Tutaj jest Lipton. Bum, śmieciu. To ten cię zabił? No, ten. Zemsta, śmieciu. Zemsta, śmieciu. O, Hetzer. Gdzie? I see you, my friend. Pomóc ci? Nie. Lecę po nim. O, rykoszet, ryly. No, nie da się go przebić za ciula. Ja lecę go zrakietować. Czekaj. Nie. Wy go nie przebijecie. Zostawcie to profesjonaliście. Frajer. Wypierdzielaj. To się nazywa kas. Kapturek się przywitał. Widzisz jakiś samolot? Ty się zajmuj samolotami, co ja mam być wydawcą powietrznym? Ty jesteś samolotem. Nie chcę nic mówić, ale mnie samoloty nie rozwalą, bo jestem za szybki. Bo jestem w korsarzu, a ciebie już tak. Dobra, nie narzekajmy. Cicho. Ja widzę już jeden samolot. Dobra, kapturek będzie do 11 siedział, potem chyba przejdę na niego konto może. Chociaż nie, bo wolę trafika. Właśnie, będziemy jeździć, nie będziesz mu wbijał. No, że muszę jeszcze premkę wykorzystać, nie? A ile ja mam w ogóle? Premka, 3 dni. Chyba też, że 3 dni. Dobra, nie wiem dlaczego jadę na hardcore tak trochę, ale okej. Okay. Trochę się boję już.
Ja chyba samolot goni albo coś. Chyba wszystko powinno gonić. Bo jestem takim zarąbistym pilotem? No dzięki. W ogóle ten, Focke-Wulf cię dogoni tylko jeszcze, pamiętam. Nie, w nurku nie. Dwa sztuki! No zabijesz. Ale mi wyjechał. Drugi! Wlepcie ich w powietrze, co stoicie za mną, debila! Help me! Jakim prawem wy do mnie strzelacie? Jakim prawem? Ale ich trochę objechał. No, właśnie widzę. Ale to była ta wersja gier szturmowa. W sensie, no, na no, ona ma 75 dłuższą. No to nie jest wersja 75, jak ci wyjebie gonga, to się nie podbierasz. No to wiem, to działa tak jak właśnie ten... działo na M10. What? Czemu serwer zlagowało? Zobacz, jak ty to zrobiłeś. Ale co? Teraz biłem się już w drzewach. Co? Co jest z tą pojebaną grą? BF ode mnie dostał. Ja się kuźwa respię, już jestem w drzewach. No kurwa, bez przesady, błagam was ludzie. No, tak, on mnie wykręci. No to dupa. Z ataku BF-a. Dostał na czołówę i ciu. To będzie strzał. Jebać BF. Ja kurwa, ja jestem wkurwiony za to, że mnie samolot wyjebał w drzewa. Dobra, puszczę. Jednak nie. Masz pelotę? Nie, on cię wykręci. W dodatku masz Harry Kerner. Masz pelota? Pelotę. Fu. Nie mam peloty. Nie masz? Dobra, tak, czekaj, Murika, to ja może wezmę ten pojazd z 4 Browningami. No to pośpiesz się. Ale chodzi, że w ogóle na załogę stawię, bo już nie mogę nic wziąć. Ja robię splitesa, się zesra, chłopak. O właśnie, o to chodziło. A nie wykręcę go. Chociaż? Nie, już na klapach nie. Za mocno zwolniłem. Gdzie jest ten Hurricane? On by mógł mi pomóc, a nie. Aha, on jest ślepy, nie ten Hurricane. A ten BF dalej ciągnie za mną. I on mnie teraz jeszcze dogania. O, fuck. No co ten Hurricane, nie wierzę. W ogóle mam pierwsze miejsce, ty masz 2000 punktów, ja mam 1940. Aha, gościu strzela. Dobra, ja wracam do hangaru i przedstawię coś sobie. Oda podbija gościu. Teraz jesteś mój. Dobra, ja już coś F-a wywalę, bo nie ja... mam w ogóle co to, no, nic na nim. Ja wywalam korsarza, bo on jednak nie... To jest głupie, że korsarz nie może nawiązać walki z tym. Z BF-em na energię. Bo przecież korsarze wygrywały nawet z A6. To jest trochę głupie. Poprawność polityczna i te sprawy, nie? Tio. Jak zawsze. Gdzie jest Aira Cobra? Aira... Ja mam pelotkę, halo, halo. M18, nie. Halo, zadzwonię po policję. Dobra, mam. Okej. Możemy grać. Wypijmy za nasze zwycięstwo.
Drago. A no już. Który? Dolne, objeżdżamy objazdem ich na kwadracie jotek. Aż tak mocno chcesz? No, to się fajnie objeżdża. Wiem, wiem. Mamy akurat... No i mamy depresję, nie? To jest zaleta. Jak że my gramy na Rusi. Macioszka? Nie wierzę, gościu musiał. No jeść tym gównem. O, przynajmniej mnie fajnie zrobił. No musi stanąć tym gównem, nie wiesz. To jest głupie. Spawn pointy zawsze są tak zrypane, że zamiast cię gdzieś z przodu postawić, bo ty przynajmniej jedziesz od razu, to nie. No teraz się rozpędzimy. OZS4F2 jeszcze stosuje tą naszą taktykę, co za ciur. Nie. On tutaj stoi, tak? Nie. On nie wie, co jest dobre. Jesteś pewien, Drago, że to dobry pomysł? No, tylko musimy się pilnować, żeby oni nie wpadli na ten sam pomysł. Nie no, bo oni tam mają nie tam wiadomo. Smocze zęby, które blokują ten wjazd, ale oni też mogą spokojnie wjechać. No właśnie, nie wiem, kim mogą. Mogą, bo ja tam desetką wjeżdżałem. No to desetką! No tak, a oni mają jeszcze mniejsze czołgi. Czy ja wiem? No tak, desetka jest większa od powiedzmy wtedy. No to ty pierwszy będziesz ich walić, bo oni będą małymi czołgami tam wjeżdżać. No i wiadomo, bo mogą się czasem zablokować. To też, prawda? Trzeba to już uważać. No ale mamy łatwiej tutaj. Tutaj chcesz już? No. Nie wiem. Ja bym wolał gdzieś tam dalej, ale dobra, okej. Postoimy tu. Póki ja co. Stoję gdziekolwiek, bo bym miał przelewać. Niby raz. Pod nami chyba jest. Nie no. Widzę. Patyciak. Where? Pod nami. Nie, nie widzę. Bum. Gdzie ty to widzisz? Na górce, czy co? Czy gdzie one są? No tutaj pod nami. Co pod nami? Pod nami są dwa teciaki, były jeden. Został jeden, może go utrzymał. By się tak cofnął łaskawie. Albo wyjechał do przodu bardziej. A tam jest! Wtedy ja wyjeżdżam do niego chyba. No mogłem, ale teraz już się cofnie do tyłu. No on się cofa do tyłu. Chociaż czekaj. No. Ale chłopak jest niezdecydowany. O, zginął. Nie! Nie! Ja go wypatrzyłem pierwszy! A ktoś tu jeszcze będzie jechał, czuję to. Tak. Ja tam. Ktoś tu ja musi. Patram. No. Ale serio martwy? Martwy jest tylko jeden. Ale martwy jest Polka. Nie wiem, trafiłem martwego chyba. Co? O kurde! Mógłbyś mówić! Nie widziałem, że strzelam na ciebie. No patrzyłem nie wcale. Nie wcale, nie. Oho! No wcale! Strzelają do mnie. Kurde, nie patrzymy na lewo, ale dobra. Kurde, tam koło mosty. No i dostał. Rrrrrrrr. Trafienie tylko. To jest bot chyba, nie? Nie, to jest grak. Nie, wątpię, że to jest grak. To jest grak, bo przejechał przez rzekę.
No, bo ty też tutaj przejeżdżałem przez rzekę. Ale boty przejeżdżają tylko od naszej strony tam. Właściwie boty nie przejeżdżają przez rzekę, tylko te boty kierują się tym brzegiem i jadą do góry. Żadne boty tutaj nie przejeżdżają przez rzekę właśnie. No dobra, to nie jest bot. Wyjadę na niego, bo by się nie cofał. By nie strzelił i się nie cofał. No, stałby i jechał na pałę. No. Jak mu nie. Zaraz, jak mu zaraz przydzwonię, to już. Oho. Coś na daleko strzeliło. Tam jedzie. No nie wierzę. No nie wierzę, jadę po niego. Goń go! Ale dzień dobry. Uważaj, bo może się cofnąć, bo teraz go już nie widzę. Luzu, jak ja go zaraz jadę, to majty spadły. Zagrania. Chyba, że on też chce nas tak objechać, nie? To by było logiczne nawet. Jak on by to zrobił? No tak mi się udaje, nic mi na mordę nie wyjedzie, to gościu będzie w szoku. Nie, no ja. Ale to w takim szoku, że się zetrę. Ojej, a ten czołg się wbił. Jakby z kartonu był. A też no to trochę prawda. Trochę z kartonu jest. Ej! Za tobą! Gazik! Toba! Plecy masz chyba. No właśnie. Bądź śmieciu! Kryt. Jest. O stary, przeżyłem tam. No dzięki mnie, bo byś nie wiedział. Bo wiem właśnie, strzelaj do niego ty i ja jeszcze. No i o to także chodzi. Stary, dzięki. No jak się współpracuje, to później wygrywamy, a... Mam takie wrażenie, że Krzychu czasami gra na pałę, bo samemu chce coś tam. No tak. No tak, tak trochę. Krzychu aka Arab, czyli Al-Hakbar, no, ej, AK, kapturek. Ale to będzie za. Kapturek w Śnieżkiej Dolinie. No. Na no, patrzę lewo. One hundred years later. Boże, jak ja wolę przez tą rzekę jadę. A co ja mam powiedzieć o obrocie wieżem 10? Dobra, ale ty masz mobilność. Nawet jesteś mobilniejszy ode mnie. Ej, plecy mam. Plecy mam. BT-50 chyba. Pomożesz? Postaram się. Wyjeżdża na mnie. Postaram się, ale mam tu drogę. No i... albo on mnie zabije. T50 i czekaj. Nic więcej chyba. Chyba nie. No to jest właśnie ten wolny obrót wie, żebym wziął trafika na następny raz, bo już nic nie mogę wziąć. Ej, no, zablokujesz się, serio? O, zablokowałeś się, GG. No wprost, czekaj. To zjedź, no. Dobra, ja jestem lepszy. Patrz, jestem Po twojej lewej może wyjechać ten T50. To było epickie. Kazik. O, no, skałem. Skałemu. Wieżyczkę. I później w kabinę i tyle. Prosto trochę dostał. No i dobrze. O, to po lewo może być ten T50. Bo tam jest mój wrak. Także tutaj muszę gdzieś uważać. Ja mam go tu, chyba. Co? Co to było? Tam. Nie widzę. Tam, SU-122! Na górce, krzak jebany. A, widzę, no. Chyba. To on? Tak, chyba to. Tak, no. Jebana twoja mała. Widok z trzeciej osoby ma swoje zalety i wady. A tylko zalety, nie ma wad.
Nie, bo teraz na przykład go nie widziałeś dlatego, bo miałeś za wysoko kamerę. No jakbyś patrzył na przykład z celownika, to byś go widział. Nie, bo ja w ogóle tam nie patrzyłem. A ja tu, patrzyłem. Gdzie ten gówno małe może wyjechać, ale nie patrzyłem, gdzie może być na przykład super. No właśnie tak o to chodzi, nie? Jak się skupiasz na jednym celu, na przykład wiesz, gdzie jest jeden czołg, to właśnie później nie patrzysz na inne i to jest właśnie problem. No i to jest problem. Bo człowiek się skupia na tym jednym czołgu zamiast na całym polu bitwy, bo chcesz się zemścić. O, ja chcę się zemścić. No, wiadomo, chcę się zemścić. Mamy P40. Ooooooo, stary. What? Ale mi wyjechał. No nie. Po lewej, po lewej, po lewej. Jest, rusza się. No, 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 tam. Wal. Good shot. Boom, śmieciu, zemsta. No teraz szukaj tego T50. Przynajmniej on mnie tak średnio przebija, ja go mogę przebić. No ci się no mówię, jakby to był Hellcat, nie? Jak ja bym jechał Hellcatem. Bo on mi tylko dwóch załogantów zabił i po prostu później mnie dobił, nie? Właśnie słabe w M10, że ten obrót wieży nie działa praktycznie. Ten czołg jest na dalekiej odległości, a nie na bliskiej niestety. Ale bynajmniej masz ten obrót wieży, nie? No a ty w trafiku nie masz. Stary, ty w trafiku masz zarąbisty obrót wieży. No mam. Ale nie mam KM-u na dachu już, żal. No to jest głupie, nie? Zabiłem ci jednego. Jak dla mnie powinno być tak, że dopóki masz trzech załogantów, to możesz sterować karabinem. Jak masz dwóch wieży, no to powinieneś móc jeszcze. Że przykładowo ładunowy, jak nic nie ładuje, to ten. No to też, no mogłoby coś takiego. Aż tak ładunowy. Ładunowy. Działonowy, ładunowy. Działowniczy, ładowniczy. jako ładunowy. Korpkowniczy też może być jako ten, działonowy. I kierowniczy czołgu. O co? To było? No tam, dobrze patrzysz, gdzieś stamtąd. Nawet nie wiem. Gazik. Gazik, Albo nie wiem, bo to mogły być karabiny maszynowe. Gazik. Z karabinów go. Jedzie po prawej. No. Na górce. No, jedzie. No, dobrze. Przejdź do niego. O nie, śmieciu jeden, on miał wszystkich na czerwono, ty syfie! Ty syfie, jak cię staranuje! Nie. Śmieciu. Dobrze ci tak, naprawia się. Śmieciu. Też odcinek War Thunder na haju polecam. Smutne realia War Thundera. Dobrze, tak ten odcinek, aż sobie co pisze, czekaj. Chociaż nie muszę, bo to sobie obejrzę na nagraniu po prostu. I tak wszystko oglądam. No i bardzo dobrze. War Thunder lepszy jak marihuana, polecam ludzie, bierzcie War Thundera. Uzależnia. Silnie uzależniający, psujący psychikę ludzką. Nie polecam. Dokładnie.